Rozpoczęły się prace już, są na finiszu tak naprawdę, prace dotyczące sześciolatków, czyli już jeszcze przed świętami wejdzie zmiana ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, w jakim będzie można, rodzice będą decydowali o tym, czy dziecko posłać w wieku 6 czy 7 lat do szkoły. I to jest pierwsza obietnica, będzie realizowana. Następne tak zwane godziny karciane będą również zlikwidowane. Nauczyciele wiedzą, co to znaczy, oni się na pewno z tego ucieszą. Pewnie pytania będą dalsze. Co z gimnazjami? Bo to jest takie bardzo taki gorący temat i też przez media mocno jakby eksponowany. Więc pani minister Anna Zalewska mówi jednoznacznie, gimnazja będą zlikwidowane. Nie będzie to oczywiście raptowna sprawa. Trzeba to zrobić, natomiast nie w tym roku. Musimy się do tego mocno przygotować i właśnie rozpoczynamy w tej chwili konsultacje wśród nauczycieli, wśród fachowców, ale także i rodziców. Jak to zrobić, jaką drogą pójść, na pewno ta sprawa będzie załatwiona. Głównie nam chodzi o to, żeby również liceum ogólnokształcące trwało 4 lata, a nie 3 lata, bo wszyscy, którzy znają się na edukacji, wiedzą, że to, co w tej chwili jest, nie spełnia swoich oczekiwań. I jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o edukację. Na pewno w tym roku dzieci po 6 klasie szkoły podstawowej nie będą pisały sprawdzianu, który do tej pory był. Czyli żeby pójść do gimnazjum wystarczy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Chciałabym do Państwa zaapelować, żebyście nie straszyli rodziców i dzieci. Wszystko będzie następowało spokojnie, bez emocji. Każdy znajdzie swoje miejsce w nowym systemie oświaty. A naprawdę głównym celem zmian jest dobro dziecka. Dobro dziecka, ponieważ dzieci obecnie, młodzież obecnie nie jest dobrze przygotowana do dalszej drogi życiowej i to o tym wszyscy wiemy. Zwłaszcza ci, którzy wykładają na uczelniach, mówią to bardzo wyraźnie. Młodzież jest niedouczona. Trzeba to zmienić. Niestety jest to bardzo przykre, że nauczyciele się posuwają do tego, żeby na wywiadówkach nas wysyłać, podkładać listy z podpisami przeciwko likwidacji gimnazjów, przeciwko reformie, którą mamy zamiar wprowadzić. Mamy tą świadomość, pani minister również ma tą świadomość, bo ostatnio na Komisji Edukacji, do której należę, była na ten temat mowa. Z ubolewaniem muszę to stwierdzić, że tak się dzieje. Niestety, tak jak tutaj pan Andrzej Radny mówił, że to niestety się dzieje i na to nic nie możemy w tej chwili zrobić, tak? Możemy tylko apelować do nauczycieli, do ich rozsądku i tak naprawdę im tego nie wolno robić. Natomiast konsekwencje wobec tych nauczycieli, którzy to robią, powinni wyciągać dyrektorzy. Ale dyrektorzy z kolei są wzywani na tego typu operatywki, jak tutaj pan radny powiedział. I niestety koło się zamyka. Jesteśmy w tej chwili bezradni, jeśli chodzi o te podpisy. Niestety.